Dzień dobry. Bartosz Stawicki, dom maklerski Temis Brokers. Kurs euro USD nieznacznie odbił od ważnego poziomu wsparcia 1,3480, który stoi na drodze do spadków do 1,34. Warto jednak pamiętać o tym, że aprecjacja euro w kolejnych kilkudziesięciu godzinach ogranicza zbliżające się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Obecna ścieżka dynamiki cen konsumenckich jest znacznie niższa niż ta jeszcze w grudniu antycypowana przez Europejski Bank Centralny. Może to postawić Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego pod silną presją, by znów załagodzić politykę pieniężną. W rezultacie kurs euro USD naszym zdaniem spadać będzie w kolejnych miesiącach. W przeciągu roku spodziewamy się spadków euro-dolara do poziomu 1,23, a motywujemy taką prognozę właśnie koniecznością łagodzenia polityki pieniężnej przez ECB przy jednoczesnym dążeniu rezerwy federalnej do normalizowania kształtu swojej polityki. Kurs euro-PLN, jak również USD-PLN, rozpoczął nowy tydzień od korekcyjnego umocnienia. Uważamy jednak, że to jeszcze nie koniec turbulencji w przestrzeni gospodarek wschodzących. Złotego pod presją tym bardziej należy oczekiwać ze względu na ostatnie zmiany w systemie emerytalnym, które sprawiają, że odsetek obligacji pozostający w rękach inwestorów zagranicznych drastycznie się zwiększył. Sprawia to, że polski rynek długu może być bardziej wrażliwy na odpływ kapitału, co pozostanie również nie bez znaczenia dla notowań złotego. W ostatnich kilkunastu godzinach warto również odnotować tradycyjnie postępujące wraz z wyprzedażą na giełdach, a przypomnijmy, że indeksy na Wall Street straciły wczoraj ponad 2% aprecjacji jena. Kurs USD/JPY spadał w okolice 101. Biorąc pod uwagę historyczne zależności między indeksem Nikkei 225 a kursem USD/JPY, należy spodziewać się kontynuacji spadków USD/JPY. Warto również odnotować silne umocnienie australijskiego dolara. Jest one pochodną zmiany tonu przez władze monetarne, a szczególnie języka, w którym opisywana jest siła waluty i jej wpływ na koniunkturę. Dziękuję za uwagę.